Milan wygrywa i znów ucieka rywalom, sędzia psuje widowisko w Rzymie, a Napoli po raz kolejny pakuje rywalom cztery bramki. Tymczasem już jutro pojedynek Cristiano Ronaldo z Leo Messim, a dziś losowanie eliminacji Mistrzostw Świata w Katarze. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiornissimo amici sportivi, poniedziałek, 7 grudnia 2020 roku. Rozpoczynamy nowy tydzień z gorącą kawą i z pierwszym z pięciu porannych przeglądów włoskiej prasy sportowej. Kłaniam się przed Wami w pas i pozdrawiam naszych słuchaczy na Spotify oraz wszystkich tych, którzy śledzą nas w innych miejscach w sieci. To bardzo fajnie zaczynać z Wami nowy tydzień, mimo że poniedziałek chłoszcze czasami człowieka i pewnie mnie dzisiaj wychłoszcze też, ale chciałbym te pół godziny czy 35-40 minut spędzić przy włoskiej prasie, przy Piłkarskich wydarzeniach tego weekendu, no bo o tym dzisiaj dzienniki, spójrzcie: Corriere dello Sport, wcześniej Tutto Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo. No dzisiaj na okładkach przede wszystkim Milan, choć przecież to nie tylko Milan grał w ten weekend, ale wczoraj kończyliśmy piłkarski weekend tym czerwono-czarnym akcentem. Po raz kolejny zwycięskim, choć takie trochę déjà wczoraj, bo znowu grała trójka Milan, Roma i Napoli, czyli trójka, z którą żegnaliśmy poprzedni tydzień, w piątek, kiedy to analizowaliśmy mecze tych drużyn w Lidze Europy. Słuchajcie, no rozpocznijmy w takim razie, przyjrzyjmy się okładkom dzienników sportowych z bliska. Tutto Sport poświęca uwagę przede wszystkim Milanowi. W zasadzie o Juventusie jest tylko wzmianka za pośrednictwem słów Fabregasa, który udzielił wywiadu. Turyńskiej gazecie i wypowiedział się o Alvaro Moracie, Torino Juve i Segreti di Morata, czyli dlaczego zdaniem Fabregasa Morata jest dzisiaj topowym piłkarzem i tworzy tak wspaniały duet napastników z Ciercette. Ale tematem numer jeden to moc Milanu i to z wykrzyknikiem, jak widzicie. Pokonana Sampdoria 2 do 1 po golach Cesiego i Castiejo. Ten drugi zresztą strzela niecałą minutę po wejściu na, boisku, na boisko, no i Rossoneri kontynuują swoją. Ucieczkę. Już 5 punktów przewagi nad drugim interem i 6 nad rywalami z Neapolu i Turynu. Tymczasem wzmianka o tym, że Cairo nadal wierzy w Giampaolo nadal wierzy w Marco Giampaolo, mimo że niektórzy również z nas wróżyli Giampaolo rychłe pożegnanie z Turynem i z Torino po ewentualnej porażce z Juventusem. Napoli wygrywa 4 do 0. No i to samo pisze Corriere dello Sport na okładce rzymski dziennik Diabolico. No właśnie, diaboliczny Milan, który nie daje rywalom się dogonić. Milan wygrywa również w Genui z Sampdorią Castiejo. Decydujący gol in 34 sekundy. Już na okładce widzimy tę informację. No i cóż, trzeba pochwalić Milan, mimo że ten mecz do najłatwiejszych dla ich z pewnością nie należał. Tymczasem Roma fermata da Maresca e VAR, czyli Roma zatrzymana przez Mareskę i VAR. Porozmawiamy o tych tragicznych, chyba trzeba tak to nazwać, decyzjach sędziego oraz jego asystentów i War, Wzmianka również o Marcosie Paulo, talencie Fluminense, który być może trafi do, już wkrótce do Interu, a także wzmianka o Napoli oraz jutrzejszym pojedynku Cristiano Ronaldo z Leo Messi. Temu również się przyjrzymy. Gazeta dello Sport tytułuje swoje wydanie Milanissimo. No właśnie, Stefano Pioli może być zadowolony ze swoich podopiecznych, zwłaszcza, że bez Ibry, bez Kiera. No... W, dalsze, w dalszym ciągu Rossoneri wygrywają, zdobywają komplet punktów i Pioli nazywa swoich podopiecznych prawdziwą drużyną. Artykuł również cała rozkładówka poświęcona Interowi, jej również się przyjrzymy. Inter jako maszyna do zdobywania goli. Inter w tym momencie na trzecim miejscu w Europie pod względem zdobytych bramek, a także wspomnienia Diego Maradony, 50 zapomnianych cytatów na temat Argentyńczyka, a także pomysł Pirlo na Juventus. Ale czy do końca już funkcjonujący? No, cały czas o tym dyskutujemy, a także Napoli z kolejnymi czterema bramkami wpakowanymi rywalom. Quotidiano Sportivo dzisiaj niewiele o kalcie, w związku z tym nie będziemy poświęcać temu dziennikowi zbyt dużej uwagi, wzmianka o Formule 1 oczywiście, a także z piłkarskich tematów ucieczka Milanu i dzisiejsze losowanie eliminacji Mistrzostw Świata 2022, w którym weźmie udział m.in. Paolo De Rossi, Daniele De Rossi, nie Paolo De Rossi, który w wylosuje, jako jeden z dwóch losujących, bo jeszcze chyba Wanderwart z tego co pamiętam rywali włochom. O tym na koniec jeżeli starczy czasu, ale zacznijmy od meczów serie A i. Jeżeli myślicie, że zaczniemy od Milanu, no to nic bardziej mylnego. Dzisiaj zaczniemy od Romy. Pójdźmy trochę chronologicznie, mimo że Roma w najgorszych nastrojach. 0-0 z -0 Sassuolo, więc gdyby nie to, co odstawiał w tym meczu arbiter, być może powiedzielibyśmy, może sprawiedliwy wynik. Trudni rywale, trudny pojedynek i punkty, podział punktów sprawiedliwy. Tymczasem musimy mówić o tym, co gazeta nazywa disastri e proteste, no właśnie, katastrofa protesty i to wszystko, co zafundował nam wczoraj sędzia. Sędzia Mareska, oceniony bardzo nisko przez oba dzienniki. No, i taka narracja przewija się dzisiaj przez prasę. Katastrofalne sędziowanie. Dlaczego? No, właśnie, dzisiaj, gdyby chcieć przeczytać te artykuły. Na temat meczu Rome z Sassuolo, to jakaś połowa treści myślę, mniej więcej, to jest poświęcona sędziemu. No bo umówmy się, pierwsza żółta kartka dla Pedro nie było tej kartki. Później oczywiście Pedro drugą oberwał już, czy, czy zarobił zasłużenie, ale czerwona kartka, którą otrzymał jeszcze w pierwszej połowie zaważyła na, na tym, że Roma musiała męczyć się w większym stopniu, w dużo większym stopniu, mimo iż nie powinna była. Oprócz tego sędzia popełnił kilka innych błędów, ale o nich może za chwilę. Najpierw przyjrzyjmy się statystykom Opta Paolo. 16 strzałów na bramkę, 16 strzałów w ogóle Romy, ale tylko jeden na bramkę. Sassuolo 5 strzałów i też tylko jeden na bramkę. W zasadzie nie oglądaliśmy zbyt wiele e, spektaklu piłkarskiego w tym, e, w tym pojedynku. Raczej to był <laughs> antyspektakl sędziowski, zresztą sędzia oceniony na trójkę przez Corriere dello Sport, a war tylko na czwórkę. Mareska in burraska, mareska w e, oku, oku cyklonu, w, w środku, w sercu sztormu. E, burza wokół sędziego mareski. E, no i cóż, Dziallorosi pokazali charakter zdaniem rzymskiego dziennika po tym, jak osłabili ich Mareska po, tym, po tej sytuacji, którą oglądamy na tym zdjęciu. Posiadanie piłki 57 niemal procent dla Sassuolo, 43% procent dla Romy. No i bardzo czy, czy równy czy nierówny pojedynek? Czy, zobaczmy. Podania 537 Sassuolo, 392, nie 400 Romy. Więcej wygranych pojedynków przez Djallo no ale cóż, pierwsza czerwona kartka w tym sezonie obrywa ją Pedro, ale pomówmy o tych błędach sędziowskich, których, obok których nie da się przejść obojętnie. Obok których nieobojętnie przeszedł też, nie przeszedł też um, Paulo Fonseca, który zarobił też czerwoną kartkę za protesty. Gazeta dello Sport i Corriere publikują oczywiście kolumnę poświęconą czy, czy krótki artykuł poświęcony tym błędom. Po pierwsze, wspomniana pierwsza żółta kartka dla Pedro, której nie było w 11 minucie spotkania. Później w 41 już słuszna żółta, ale czerwona w sumie, która nie należała się temu zawodnikowi. Dwa anulowane gole, z czego no, oczywiście zdaniem Gitariana ten jego gol anulowany został niesłusznie Gazety mówią, że jednak to była prawidłowa decyzja sędziego, bo tam Jacko faulował lokatellego. Um, natomiast um... Co jeszcze z takich decyzji, które, które należy odnotować i które były błędne? No, przede wszystkim obiank i interwencja na Pelegrinim, za którą należała się czerwona, bezpośrednia czerwona kartka, tymczasem dostało ten zawodnik tylko żółtko. I zagranie ręką Aichana po zagraniu Spinazzoli w polu karnym. No wątpliwe. Co najmniej wątpliwe, z uwagi na to, że oczywiście gazeta zauważa, że ten ruch do, do piłki był instynktowny, czy ruch ręką był instynktowny, ale jednak wątpliwości pozostają. Fonseca, który został wyrzucony z boiska za protesty, powiedział, że apelował do sędziego wyłącznie o szacunek wobec, wobec drużyny, wobec Romy, choć było słychać pośród tego, pośród ciszy na Stadio Olimpico, gdzie nie było kibiców oczywiście, ten tekst Fonseki, że sędziowanie w tym meczu to pośmiewisko, bardzo letta. Dużo nerwów, Mkwitarian też powiedział po meczu, że bez sensu jest mówić o pracy arbitra, bo wszyscy widzieli jak się sprawował, no i arbiter z bardzo niskimi ocenami. Dziennik ili Romanista na pierwszej stronie, na okładce publikuje zdjęcie przedstawiające sytuację, w której to Fonseca dostał czerwoną kartkę. Romanista pisze wargonia, czyli to zabawa słowem vergonia, czyli wstyd z z tym skrótem War, oczywiście, ale tytuł to Nun Gedaretta", to jest słuchajcie, cytat z piosenki z utworu Armando Trovagiolego oraz Gigi Proiettiego, zmarłego już aktora Gigi Proiettiego, bardzo znanego aktora włoskiego piosenka, która niejako mówi o sprawiedliwości, co prawda w innym kontekście ale gdybyśmy chcieli to przetłumaczyć to nie słuchaj ich, nie zwracaj na nich uwagę, bo cię oszukali głosi ten ten utwór, no i tym utworem podpiera się dzisiejszy dziennik Il Romanista, pisząc, że Roma została po prostu skrzywdzona w tym meczu przez sędziego. Przyjrzyjmy się ocenom zawodników, zaczynając właśnie od dziennika Il Romanista, który wybiera najlepszym zawodnikiem Leandro Spinazzola z siódemką, Paulo Fonseca oceniony na 6,5, z siódemką również Mkitarian, ale obok Gazeta dello Sport, Roma na szóstkę, Sassuolo na 5,5, najlepszym graczem Rome również spinacola wybrany przez Mediolan. Dziennik, a najlepszym graczem Sassuolo Locatelli, który zaliczył 81 podań dokładnych i nie tylko w poprzek boiska, jak zauważa redakcja gazety Dello Sport. Oprócz tego dobre oceny m.in. No, właśnie, czy można tu mówić o dobrych ocenach? Ale wybierzmy te chociażby 6,5 dla Mirandy, dla Zromy. Reszta to szóstki, podobnie w Sassuolo. Ferrari oceniany na 6,5, nazwany zawsze punktualnym zawodnikiem, który zaliczył 10 odbiorów piłki, 10 odbiorów i blokad zagrań, czyli zablokowanych ponad, czyli dobrze sprawował się w fazie defensywnej. Najsłabszymi Pedro 4,5, no, głównie ze względu na czerwoną kartkę, a w ekipie Sassuolo Piątka dla. Agana, który no, zagrał ręką i być może powinna, powinien sędzia odgwizdać rzut karny. Corriere dello Sport, rzymski dziennik, pisze, Dzeko popełnia dużo błędów, ale robi postępy, wraca do siebie. Berardi, którego nie było, nie zapalił się piłkarsko w tym meczu. Najlepszym wybrany Pellegrini, najgorszym Boga. Boga, który w Sassuolo po prostu nie istniał. W zasadzie dwa wyrazy które podsumowują występ tego zawodnika. Inkonsistente disordinato, czyli nierówno grający oraz nieuporządkowany. Oprócz tego 6,5 dla Cristante, 6 dla Dzeko. No i w zasadzie tyle z ocen, chyba tak jak spoglądam, na, na co zwr, warto zwr, zwrócić uwagę. Więc Roma rozżalona z żalem, pewnie słusznym do sędziego, z uwagi na to, że jeżeli oglądaliście ten mecz, dziennikarze, którzy obserwowali ten mecz, przede wszystkim. Wybierają sędziego jako antybohatera tego spotkania. Cieszy się za to Napoli. Napoli, które wygrywa na wyjeździe z Krotone 4 do 0, mecz rozgrywany na południu Włoch. No i cóż, po raz kolejny cztery gole, cztery bramki w koszulce e, Argentyny, można by było powiedzieć. Gazeta pisze, że po raz kolejny ten trykot przynosi szczęście Adzurim, e, którzy pokonują krotone no i po raz kolejny zdobywają cztery bramki, bramki. Tym razem Insigne, lodzano, Demme i Petania już w doliczonym czasie gry. Magii Argentinę pisze Gazeta de Sport. E, Napoli na siódemkę. Krotone na piątkę. Napoli, które było zdecydowane, zdecydowanie lepsze od Krotone, co widać również po statystykach. Sięgnijmy do Corriere dello Sport i artykułu pana Antonio Giordano, który publikuje te statystyki. Zobaczcie: 61% posiadania piłki Napoli, 39% tylko Krotone. Po połowie, po 40 wygranych pojedynków, ale strzały, 13 w sumie 6 w światło bramki autorstwa Napoli, no i tylko 6 strzałów, w tym jeden w światło bramki Krotone. Świetny strzał Lorenzo Insigne, Lorenzo il Muzone, jak pisze Corriere dello Sport, czyli ten zrzęda Lorenzo, który sprawia, że Napoli się uśmiecha. No właśnie, mówił o tym ostatnio. Pamiętacie, Gennaro Gattuso, że Lorenzo Insigne powinien częściej się uśmiechać, mniej narzekać, kiedy ten ma do siebie pretensje, czy pretensje do drużyny, że często jest przytłumiony, no może nie przygnębiony, ale ma ten z perspektywy nastroju nieraz negatywny, może nie aż jak jakoś przesadnie, ale wpływ na swoich kolegów. Gattuso, który udzielił ciekawego wywiadu pomeczowego, powiedział po pierwszej i o tym Gazetta dello Sport na tym wycinku z lewej strony, że to rezultato budziardo, ten wynik przekłamuje rzeczywistość z uwagi na to, że Crotone sprawiło nam problemy. No i powiedział, ponieważ został zapytany o to, jak on by czuł się w tej drużynie na poli i czy uważa, że jego zawodnicy przypominają go pod względem waleczności, Gatuzo powiedział, że nie chce, żeby moi zawodnicy mnie przypominali, z uwagi na to, że uważam, że ja w tej drużynie grzałbym ławkę. No i tutaj gazeta zauważa pan. Yy autor tego artykułu zauważa, że Gattuso fail modesto, czyli skromny Gattuso uważa, że dzisiaj w tej drużynie on siedziałby na ławce. Gattuso zadowolony z występu swoich podopiecznych, wypowiada się również na temat swojego kontraktu, że to nie jest w tym momencie priorytet dla niego, że robotę, robotą zajmują się jego adwokaci, a on skupia się na pracy. Oprócz tego wywiadu udzielił Lorenzo Insignia, autor pięknego trafienia, zresztą w którym swój udział niejako miał Piotr Zieliński, ponieważ to on zapoczątkował, to Akcję. Zresztą zasadzając piękny tunel, kanał, siatkę zawodnikowi Krotone. Insignie, który mówi: Okej, okay, Gatuzo ma rację, rzeczywiście powinienem się często częściej uśmiechać, częściej być optymistą, z uwagi na to, że jestem kapitanem tej drużyny, w związku z tym mam wpływ na nastrój w tym zespole. Teraz najważniejsze, żebyśmy dobrze przygotowali się do meczu z Realem Sociedad, mówi Insignie. i ten pojedynek jest dla nas bardzo istotny, bo przypomnijmy, Napoli musi jeszcze zapracować na awans do fazy pucharowej ligi. Um... Europy, w związku z tym hmm, pytanie, czy ten krok hmm, zrobi właściwy, o to pyta pan Antonio Giordano, autor artykułu w Corriere dello Sport. Tak czy inaczej, Insigne, kolejny hmm, bardzo dobry mecz, chyba ta koszulka i faktycznie motywacja związana z Diego Maradoną przynosi mu szczęście, czy, czy daje mu dodatkowego kopniaka. Hmm, Insigne więc hmm, zgadza się z Gennaro Gattuso, Insigne jest też wybierany graczem meczu, zarówno przez gazetę dello Sport, oraz Corriere dello Sport, które jednak chwali, podobnie jak gazeta, Piotra Zielińskiego, mimo że Zieliński nie znajduje się wśród tych piłkarzy ocenianych chociażby na siódemkę. Insignia jest oceną 7,5 w obu dziennikach. Są siódemki, m.in. dla Bakajoko, Demme, Lozano, czy też Mertensa w jednym i w drugim dzienniku. Zieliński z kolei chwalony za to dobre zagranie, za solidny występ, no ale z 6,5 taką ocenę ober... otrzymał Polak. W no cóż, najgorszym zawodnikiem, korierę wybiera Arkadiusza Rece. Podobnie, no może nie najsłabszą ocenę, ale też nisko otrzymuje Polak od Gazety dello Sport. 5,5 z komentarzem, że pierwszy strzał Napoli to efekt, w zasadzie sytuacja cała narodziła się od jego niedokładności w rozgrywaniu piłki. 5,5 dla Recy, ale najsłabszym wybrany przez Gazetę Petricione z oceną 4 i um, Więc Insigne kolejny dobry występ, kolejny dobry występ solidny Polaka um, Zielińskiego więc, no i cóż, pytania, pytania, które ostatnio był, pamiętacie, wybrany najsłabszym graczem Ad Zurich teraz po tym, jak e, pomylił się przy co najmniej dwóch piłkarskich, e, bramkar... E, strzeleckich sytuacjach, to w końcu trafił do siatki przeciwnika, mimo że dopiero w doliczonym czasie. Napoli więc się cieszy, ma jednak sześć punktów straty do Milanu, który to, jak pisze Gazetta dello Sport w czyli nie zwalnia, e, ucieka, trzyma tempo, tak trzeba było powiedzieć, ma pięć punktów przewagi nad drugim Interem, no więc dalej rządzą kluby z Mediolanu, jeżeli wziąć pod uwagę pozycję lidera i wicelidera. No i cóż, nie ma Zlatana, nie ma Kiera, nie ma Benasera, a Rossoneri radzą sobie w dalszym ciągu bardzo dobrze. Ale jak zauważa Gazeta dello Sport pan Fabio Licari, autor tego artykułu, ten lider z Mediolanu potrafi również cierpieć, no bo o tym cierpieniu trzeba Powiedzieć w kontekście tego starcia z Sampdorią wyjazdowego w Genui. Milan na 6,5, Sampdoria oceniona na 6. No i cóż, gazeta zauważa, że Milan pokazał grande maturita, czyli wielką dojrzałość w tym meczu, z uwagi na to, że nie każdy pojedynek będzie spacerkiem, nie każda droga będzie usłana różami, no i trzeba umieć też wyszarpać nieraz zwycięstwo. I to wydarzyło się, zdaniem gazety, ale też Corriere dello Sport we wczorajszym wieczornym meczu. Stefano Pioli jest za zadowolony a wręcz szczęśliwy jak pisze Antonio pan Antonio Vitiello autor artykułów w Corriere dello Sport z postawy swoim, swoich podopiecznych i mówi Milan u nas składra Vera prawdziwy zespół prawdziwa drużyna to piękne zwycięstwo za które pochwaliłem wszystkich po tym meczu powiedziałem że jesteśmy prawdziwą drużyną mimo że taką młodą no bo warto zauważyć i na to zwraca uwagę pan Vitiello że podstawowy skład Milanu miał średnią wieku poniżej 23 lat Milan więc odmładza się na boisku coraz bardziej. Dobry występ zaliczył też Sandro Tonali. No ale cóż, wracając do Piolego, mówił: "pochwaliłem swoją drużynę, mimo bardzo młodego wieku, daliśmy radę bez Zlatana, bez Kiera. Po raz pierwszy zresztą graliśmy bez tych trzech kluczowych zawodników, a mimo to poradziliśmy sobie." Powiedział jednak, zaznaczył, że nadal nie należy lekceważyć chociażby Interu i Juventusu, które to nadal są z jego punktu widzenia faworytami do zdobycia tytułu. Czy Milan jest takim faworytem? O to zapytano m.in. Claudio Ranieri, jego trenera Sampdori. techniko Lucerchiato powiedział, że po pierwsze, no, pierwsza połowa w wykonaniu Sampdori nie była taka, jakiej by się spodziewał. 69-latek wypowiedział się o tych dwóch twarzach Samdori, bo o to został zapytany przez dziennikarzy między innymi Sky Sport. Powiedział, że trudno mu wytłumaczyć, dlaczego tak dziwnie Sampdoria gra, że zaczyna walczyć, ale zbyt późno, że dostaje instrukcje, ale pierwsza połowa praktycznie do zapomnienia. Zapytany jednak o Milan powiedział: "Trudno powiedzieć, czy Milan w tym momencie jest najsilniejszą drużyną naszej ligi, ale na pewno dobrze rozgrywają piłkę. Fanno movimenti molto belli", powiedział Ranieri, czyli bardzo dobrze poruszają się po boisku z piłką czy z piłki. Widać, że wszyscy z ekipy Rossoneri radzą sobie dobrze z fizycznego punktu widzenia, że są w formie. Nam z kolei brakuje takich piłkarzy, którzy, których nazwałbym kontropiedistami, kontropiedisti, czyli ci, którzy grają dobrze z kontry, zwłaszcza kiedy musimy wyprowadzić akcję. Na 60, w zasadzie o, o, bardzo nisko, tak? Na 60. metrze, a w zasadzie, że 60 metrów jest jeszcze do przebiegnięcia. W związku z tym, jedna połowa to zbyt mało, żeby postawić się rywalom. Zresztą Ranieri musiał sobie poradzić też z kontuzjami, bo Bereszyński dostał, doznał kontuzji mięśnia Uda, dwugłowego Uda. Jeszcze nie wiadomo na ile poważna jest ta kontuzja, tego dopiero się dowiemy. Z kolei w obozie Milanu. Bo Ranieri też potrafił pochwalić przeciwnika, wypowiedzieć się z uznaniem. Pomimo kilku kontrowersji, bo niektórzy uważają, że ten rzut karny, który wykorzystał Cassie, był dosyć hojnym, powiedzmy, gestem arbitra tego spotkania. Dajcie znać, co Wy na to, co, co Wy o tym sądzicie. W ogóle oczywiście zachęcam do dyskusji na temat tych weekendowych meczów, mimo że dzisiaj o meczu Ju Juventusu czy Interu sobotnich spotkaniach nie, nie, nie będziemy dyskutować, skupiamy się na tych wczorajszych. No ale właśnie, wracając do meczu Milanu, Kesi wykorzystał rzut karny, no i nazywany jest przez panią Alessandrę Bocci il tesoro, tym skarbem Milanu, który zastępuje razem z um Ze swoimi kolegami z Latana Ibrahimowicza, który już trenuje, jak widzicie, w śniegu. Zresztą z opublikował wczoraj ten krótki film z komentarzem Try to stop me, spróbuj mnie powstrzymać. Zlatan celuje w parmę w kolejny mecz ligowy i pomimo śnieżnej pogody, bo teraz na północy, Włoch, ale też słuchajcie, gdzieś tam na granicy z Toskanią, Bolonia, to też zaśnieżony teren. Zima zawitała do na półwysep sypański, zwłaszcza na północ. No, przygotowuje się do powrotu. Trener Pioli mówi jeszcze, cytowany przez gazetę dello Sport, że skupiamy się na tym, żeby poprawiać swoją jakość gry, tymczasem Juventus, Inter i Napoli non possono non essere favorite, czyli nie możemy nie uważać, że oni przestali, czy, czy nie możemy uważać, że te kluby przestały być też faworytami. Wypowiadał się też Mateo Gabia, który powiedział, że pracujemy ciężko nad tym, żeby te, ta nasza, te, te nasze występy były równe, w równej formie, żebyśmy nie przestawali wygrywać. No ciekawe, kiedy Milan przestanie wygrać, w zasadzie przegra mecz, bo ten bieg, ta kawalkata, jakbyśmy powiedzieli po włosku, cały czas trwa. 6,5 jak wspomniałem wcześniej, dla Milano, 6 dla Sampdorii. No i tak, tak wyglądają oceny gazety Dello Sport dla poszczególnych zawodników, ale też dla trenera Pioli z 6,5, Ranieri z 6, najlepszym w ekipie Sampdorii, Egdal 6,5, najsłabszym Jankto, 7 dla Kesiego który przypomina Ibre z, zdaniem Gazety dello Sport, zwłaszcza u boku Cialhanoglu, dla którego tylko 5,5, choć nie widać tego na tym wycinku, 6,5 dla Donna Rumi, szóstka 6 dla Tonalego, który chwalony jest za ten występ, ale jednak z komentarzem, że od niego oczekujemy więcej. Diaz tylko z piątką, najsłabszym wybrany w ekipie Milanu przez Gazetę dello Sport, siódemka dla Castillejo, no nie może być innej oceny dla zawodnika, który w chodzi na boisko i po 34 sekundach zdobywa bramkę, która no, przesądza bądź co bądź o zwycięstwie Rossoneri. Przyjrzyjmy się ocenom również Corriere dello Sport. Pan Alberto Polverosi rozdziela takie noty. Siódemka dla Kessiego, najlepszym zawodnikiem Rossoneri. Tymczasem najgorszym zawodnikiem meczu Fabio Quagliarella, dla którego Milan w Mediolanie no to, to nie w Mediolanie, Milan w ogóle jest tak zwaną bestią Nerą, czyli bestia Nera, ta, ta czarna bestia, czyli w ten sposób nazywany jest przez Włochów ten pechowy zespół dla danego zawodnika, czy w ogóle dla przeciwnika. No i cóż, Qualiarella, który nie potrafił przełamać się przez czerwono-czarny mur i który znowu na sucho i niewidoczny w tym spotkaniu. Jakie oceny oprócz tego? Siódemka dla Piolego od, Gazet, od Corriere dello Sport, Castillejo z 7. A w ekipie Samdori no piątki, pół, szóstki. Takie, powiedzmy, oceny średnie. Bereszyński po 17 minutach musiał zejść z boiska, w związku z tym nawet oceny nie dostał. Tyle o Milanie, tyle o tej trójce, która wczoraj grała. Wspomnijmy również o tym, że miał odbyć się, ale nie odbył. Mecz Atalanty z Udinezę. Boisko na Dacia Arena było nie do gry. Padał deszcz, zresztą ostatnio sporo opadów na północy Włoch. Nie tylko śniegu, ale też deszczu. No i mecz został odwołany i przełożony z tego, co piszą gazety gazety na styczeń. W związku z tym chociażby w kontekście naszego filmu Mój Typ i naszego typowania tego wyniku tego meczu będziemy musieli poczekać na styczniowe rozstrzygnięcie i zobaczymy jak Atalanta poradzi sobie w Udinę z biało-czarnymi. Skoro biało-czarnych mowa, no to przenieśmy się do Turynu. Turynu turyńczycy jutro Mierzą się z Barceloną w Lizę Mistrzów, czekają na pojedynek w Lizę w Pucharach Europejskich. Tymczasem gazeta pyta: quale la Juve di Pirlo? Jakie jest to Juve, Andrzej Pirlo? To nie pierwszy raz, kiedy zadają dziennikarze. To pytanie. Juventus wygrywa z Torino 2 do 1, ale w ostatniej chwili w stylu fino alla fine dosłownie. No i gazeta pisze: idee Chiare Ma tropi Altie Bassi, czyli jasny, klarowny pomysł Andrei Pirlo na tę drużynę, ale zbytnio sinusoidę przypominają występy i forma Bianconerich. O Ten artykuł o tym, że o ile są pewniki w drużynie Andrei Pirlo, zobaczcie na żółto zaznaczone te pewniki, czyli Chiesa i Quadrado, La Certezza, czyli skrzydłowi boczni. Zawodnicy, o ile um, zmienną jest na pewno pozycja trekwartisty tego piłkarza, który wspomaga duet Morata Ronaldo. No, bo trekwartysną może być Ramsey, Kulusewski, McKinney nawet, o tyle środek pola, Artur, Rabio albo Bentancur McKinney. No właśnie, autor tego artykułu zadaje pytanie, kto powinien stanowić tę dwójkę środkowych pomocników? Pirlo wydaje się, że oprócz tego, że nie ma oczywiście, i to też nieraz powiedzieliśmy, reżysera gry, to nie potrafi zdecydować, czy wybrać. Dwój, tej dwójki podstawowych, środkowych, no bo Artur gra w tym momencie w sumie najsłabiej, najsłabiej, najrzadziej. Najsłabiej to kwestia dyskusyjna, z uwagi na to, że mówiliśmy, że zaczynamy widzieć prawdziwego Artura, w zasadzie Artura, którego, chcieli, którego chcielibyśmy widzieć, ale rzadko stawia na niego Pirlo. Rabiot wzloty i upadki, potrafimy go chwalić, ale potrafimy też go krytykować i to dosyć ostro. Makini ma przebłyski, tak jak w ostatnim meczu z Torino, no był jednym z decydujących zawodników, zresztą zdobył bramkę. No i Bentancur, któremu brakuje solidnego partnera w tej, w tym duecie. Gazetta zwraca też uwagę na to, że w pierwszych czterech meczach Juventus zatrzymywał akcję, przypróbował zatrzymywać akcję przeciwnika na 36. metrze. Teraz w ostatnich pięciu meczach robi to już na prawie 40%. Metrze boiska, czyli przesuwa tę linię defensywy wyżej i wcześniej próbuje interweniować. No, ale ten środek pola jest jeszcze tą incognitą, jak nazywają, nazywa to pan Luka Biankin, autor tego artykułu. I pytanie do was, jak wybralibyście wy duet środkowych pomocników Juventusu? Kto waszym zdaniem prezentuje się najlepiej? A może trzeba faktycznie pójść na piłkarskie mercato i kupić tego środkowego, który mógłby być tym podstawowym graczem drugiej linii? Tymczasem Corriere skupia się na jutrzejszym pojedynku Ciersette kontra Messi, no bo do pierwszego nie doszło. Cristiano Ronaldo zatrzymany przez koronawirusa i już jutro wreszcie będziemy mogli zobaczyć pierwszy pojedynek obu tych piłkarzy, odkąd Ronaldo zawitał do Turynu. Ronaldo, który ma sporo do nadrobienia, bo z jednej strony, patrząc na statystyki, którymi wspiera się pan Filippo Bonsignore w tym artykule, Ronaldo ma mniej wygranych w tym, w tym pojedynku z Argentyńczykiem, bo 9, Messi ma ich 15, 9 remisów we wszystkich we wszystkich turniejach, to, to o tym tak powiedzmy, to, to zaznaczymy. W lidze mistrzów jedna wygrana Ronaldo, dwa remisy, dwie wygrane Messiego, no ale przede wszystkim e, niewygodna jest dla Portugalczyka statystyka strzelecka, bo o ile we wszystkich e, rozgrywkach 18 strzałów e, do siatki przeciwnika w pojedynku z Messim 21 Messiego, ale w lidze mistrzów 0. Zero, wstydliwe dla Cristiano Ronaldo zero goli w Lidze Mistrzów w pojedynku z Messi, podczas gdy Argentyńczyk ma tych strzałów 3. No i cóż, 24 pojedynek obu zawodników ale pierwszy w barwach Juventusu dla Cristiano Ronaldo i Ronaldo jutro chciałby na pewno zdobyć bramkę na Kampną i przełamać tę niemoc strzelecką w tym zestawieniu. Czy pomogą mojego jego pił... Christiano czy, czy e, będzie liczył nie tylko e, na e, m.in. innymi e, Paulo Dybala, Alvaro Morate, e, ale również na e, Quadrado, quadrado, który dzisiaj jest chwalony przez Gazetę dello Sport. Tak na chwilę się zawiesiłem, bo zastanowiłem się, w których to rozgrywkach. I chyba poniedziałek rano jest jeszcze zbyt wcześnie, żebym to sobie e, przypomniał z pewnością. Dostał Morata Czerwoną kartkę, ale chyba w Lidze, prawda? E, w związku z tym w e, Lidze Mistrzów będzie mógł zagrać. A jeżeli się mylę, to wybaczcie i poprawcie mnie oczywiście w komentarzach. E, quadrado, e, quadrado, który jest chwalony dzisiaj nie tylko za występ w Storino, bardzo dobry, zresztą wybrany graczem meczu, ale w ogóle za ostatnią formę. E, i gazety zauważają, że Pirlo mógł wynaleźć kwadrado na nowo. Quadrado Regista okulto. no właśnie, bierze udział również w rozegraniu akcji. 107 e, piłek zagranych w ostatnim meczu. E, rekordowe 107 piłek, e, bardzo dobry występ Kolumbijczyka. Drugim w tym meczu dopiero Bentancurs z 75, czyli 32, o 32 mniej zagrań e, Urugwajczyka od Kolumbijczyka. E, poza tym 10 dośrodkowań e, oprócz tego e, przecież zagrywa, zagranie do Makiniego K e, który jest bardzo chwalone również w kontekście Europy jest w czołówce pod tym względem, pod względem asyst, pod względem zagrań. W związku z tym na pewno Cristiano Ronaldo będzie liczył również na niego. Zresztą Gazeta dello Sport poświęca uwagę panu Luigi Garlando nie tylko Quanrado, ale również Hakimiego, Hakimiemu, o którym za chwilę powiemy, że tych dwóch zawodników nie należy już nazywać tercini, czyli zwykli powiedzmy boczni obrońcy, którzy gdzieś tam od czasu do czasu zapuszczą się pod bramkę przeciwnika, a w zasadzie bardziej do przodu, niekoniecznie aż pod bramkę, ale to są seniori Del Gol. to są piłkarze, którzy strzelają Quadrado również z bramką, choć nie uznano w ostatnim meczu, ale też pracują na e, bramki e, swoich kolegów. Gazeta dello Sport Pan Garlando przy, m, nawet porównuje e, tych zawodników do Ajaxu z lat 70. że e, zarówno Hakimi, jak i Quadrado odrabiają lekcje daną przez tamten Ajax sprzed e, praktycznie 50 lat, e, kiedy to właśnie tacy boczni obrońcy stanowili również o sile ofensywy holenderskiej drużyny. Sempre piu hakimi, e, pisze e, Gazeta dello Sport, no i chwali zarówno kolumbijczyka, e, jak i marokańczyka 22-letniego bocznego, obrońcę, którym... Zdaniem pana Garlandu nie powinniśmy go tak tylko nazywać, e, Interu. E, no i właśnie, przechodząc płynnie w ten sposób od Juventusu do Interu, skupmy się na chwilę na tym Hakimim, który w ostatnim meczu z Bolonią nie tylko e, zrealizował dublet, po tym jak z, w meczu z Borusią Mieszian Gladbach obsłużył e, dobrą asystą Romelu Lukaku. E, no, tymi dwoma, dwoma trafieniami, jak e, pisze pan Andrea Ramazzotti w tym artykule Corriere dello Sport, przypomniał kibicom Neradzurich e, nie co Majkona, który potrafił takimi strzałami okraszać mecze Interu. No i Hakimi, który został niedawno posadzony przez Antonio Conte na ławce rezerwowych po bezbarwnych meczach z Realem. Madrycht teraz zachwyca, przynajmniej na krótką metę. No, pytanie, być może to będzie dłuższy, ten strzelecki, piłkarski bieg Ashrafa Hakimiego z Bolonią. Dublet, no i Conte, który zauważa, on jeszcze może być tym lepszy, jeszcze lepszy, ma Ampi Margini di Milioramento, mówi Antonio Conte, ma jeszcze ten margines na poprawę swojej gry. Z perspektywy statystyk, warto odnotować, że w meczu z Bolonią Hakimi zaliczył bieg 34 km na godzinę, w związku z tym ta freccia Naradzura wreszcie była widoczna. Ta strzała niebiesko-czarna. W zasadzie czarno-niebieska, żebyśmy byli, żebyśmy powiedzieli w dokładniej, żebym nie został tutaj po raz kolejny posądzony o jakieś komentarze negatywne pod adresem Interu, bo wcale nie mam tego na myśli. Gazeta dello Sport chwali Inter za to, że Inter stał się ostatnią maszyną strzelecką. Dlaczego? O tym ta rozkładówka w zasadzie w gazecie dello Sport. La Machina da Gol. Inter w tym momencie słuchajcie, jest trzecią strzelecką siłą Europy po Bayernie i po PSG. 26 bramek na koncie, e, oczywiście może nie jedyni w Europie, którzy mają tyle trafień na, na koncie, z uwagi na to, że na czwartym miejscu z takim samym wynikiem, ale za to w 11 meczach jest Liverpool, Inter 26 bramek w 10 meczach w związku z tym na podium, e, no i cóż, Lukaku, 8 goli, Martinez 6, dalej Hakimi 3, Gagliardini, Sanchez, D'Ambrosio, Brozowicz, Perisic, no i dwie, dwie bramki samobójcze, ale co ciekawe, aż 21 goli padło z akcji. Tylko jeden z rzutu karnego, 3 z rzutu rożnego, no i jeden po rzucie wolnym, w zasadzie po akcji rozpoczętej z rzutu wolnego. Chwalony po prawej stronie widzicie Gagliardini, który dużą równowagę wprowadza pomiędzy formacją ofensywną i defensywną, i jest coraz lepszą, coraz bardziej wartościową pomocą dla Antonio Conte. Oprócz tego, wzmianka prawy dolny róg zwróćcie uwagę, La polemika, ta rubryka związana z Eriksenem. Christian Eriksen wpuszczony na dwie minuty przed końcem meczu, no i burza w social mediach, zwłaszcza wiele krytykujących komentarzy pod adresem Antonio Conte za to, że upokorzył w ten sposób Duńczyka i jeżeli nie chce nim grać, to lepiej, go w ogóle nie wystawiać, niż wpuszczać go na dwie minuty w doliczonym czasie gry, tylko po to, żeby, jak twierdzi Antonio Conte, zapracować na dobro drużyny, że to ma być, wszelkie decyzje podejmowane przez Antonio Conte służą dobru zespołu, natomiast taka to już przegięcie, taka decyzja to już zdaniem kibiców przesada. Jak Wy odebraliście tę decyzję Antonio Conte, dajcie znać. Tymczasem ostatnia wzmianka o Interze to Marcos Paulo, który może przyjść do Interu gratis. Inter wyczuł e, e, afarę in Brazile, czyli transakcję, którą może sfinalizować już wkrótce e, z brazylijskim Fluminense. E, 20 e, nawet niespełna 20-letni napastnik brazylijskiej drużyny, bo to rocznik 2001, czyli 19 lat, może trafić do Interu za darmo, ponieważ w przyszłym roku kończy mu się kontrakt z tym e, z tym zespołem w związku z tym Inter może Marotta e, Lubi takie transakcje, w związku z tym może go sprowadzić do Mediolanu, do stolicy Lombardii. I na sam koniec. Zbliżając się do 40. minuty naszego dzisiejszego przeglądu, tego punktu, którego, którego nie chcemy przekraczać, wzmianka o dzisiejszym losowaniu. Dzisiaj losowanie eliminacji do Mistrzostw Świata Mundial 2022 w Katarze. No i dzisiaj Lamano di DDR. Daniele de Rossi będzie jednym, właśnie dobrze mówiłem na początku, van der Waard, tym drugim w duecie, który będzie losował przeciwników drużynom biorącym udział w Mundialu 2022. 2022, jednym z tych zespołów oczywiście Włochy, innym Polska, która będzie losowana z drugiego koszyka, Włosi z Urdy numer 1, jak widzicie, poza Belgią, Francją, Anglią, Portugalią, Hiszpanią, Chorwacją, Danią, Niemcami i Holandią, Paesi, Bassi, jak nazywają Holendrów Włosi. No i cóż, czy ręka de Rossiego będzie szczęśliwa? Tego dowiemy się dzisiaj o godzinie bodajże 18, z tego co pamiętam, i poznamy te drużyny. Przypomnijmy, że Włosi trafią do drużyny pięcioosobowej, pięcioosobowej, pięciodrużynowej, z uwagi na to, że w przyszłym roku jest też do rozegrania Liga Narodów, końcówka Ligi Narodów, Final, Final Four, te, te, te finały, w związku z tym, żeby nie było zbyt gęsto, to Włosi trafiają do pięciodrużynowej grupy, jednej z pięciu takich, bo poza Stałe będą liczyć po 6 drużyn. No dobrze, amici sportivi, w ten sposób niełatwy, zdaję sobie z tego sprawę, z tego co słyszę, jak się dzisiaj wypowiadam, rozpoczynamy ten tydzień, ale rozkręcimy się, to taka rozgrzeweczka, rozbiegówka na dzisiaj, a jutro oczywiście widzę się z Wami o 8.30 i przyjrzyjmy się, przyjrzyjmy się przede wszystkim, a może na początek, wynikowi dzisiejszego meczu w Fiorentiny z Genoa, bo pamiętajmy, jeszcze jeden mecz 10 kolejki Serie a przed nami dzisiaj. Tutaj, więc zapraszam do obejrzenia. No i wszystkiemu, czego, czemu prasa będzie pisać przed pojedynkami Lazio i Juventusu w lidze Mistrzów, bo te już jutro wieczorem. A skoro o tym mowa, to jeszcze zapowiem, że jesteśmy z Wami jutro na live w podczas meczu Juventusu z Barceloną, a także po chwilę jego po zakończeniu, po końcowym gwizdku arbitra. Amici Sportivi, życzę miłego dnia i wróćcie do mnie proszę jutro rano 8.30. Zapraszam tymczasem. Błona giornata. e buona settimana amici sportivi ciao